Dzień dobry, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o Święcie Policji. Ja bardzo się cieszę, że w tym roku tylu policjantom i tylu pracownikom cywilnym mogłem przekazać awanse, odznaczenia, podziękowania. Oraz o spotkaniu krasnali. Już najbliższy weekend, 29 lipca, od godziny 15, czekamy na wszystkich, małych i dużych. Zapraszamy na zlot krasnali! Kamiennogórscy policjanci obchodzili swoje święto. Były życzenia, kwiaty oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Święto Policji przypada na 24 lipca. Tego dnia w 1919 roku Sejm przyjął ustawę o Policji Państwowej. Po wojnie 7 października 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego formalnie powołał Milicję Obywatelską. 6 kwietnia 1990 roku Sejm rozwiązał Milicję Obywatelską, a na jej miejsce powołał Policję. Podczas święta funkcjonariuszy najliczniejszej formacji mundurowej w Polsce wielokrotnie podkreślane są zasługi w walce o ład i porządek. Jesteście jednymi z najlepszych, którzy mogli dzisiaj tutaj być. Jesteście profesjonalistami, którym należą się słowa uznania nie tylko od władz samorządowych, nie tylko od mieszkańców, ale również od przełożonych. Dziękuję Wam za ciężką, pełną poświęcenia służbę i pracę. Dziękuję Wam za to, że mieszkańcy tej lokalnej społeczności mogą na Was liczyć i mogą być dumni, że mają właśnie takich policjantów i pracowników. Życzę Państwu dalszych awansów, sukcesów. Życzę Państwu bardzo ważnej rzeczy. Pamiętamy wszyscy zwroty ślubowania, że jednym z punktów jest fakt bardzo istotny. Tego chciałem Państwu życzyć, żebyście nigdy nie musieli roty policyjnego ślubowania wyczerpać do końca. Życzę Wam bezpiecznej służby. Jednym z głównych punktów obchodów Kamiennogórskiego Święta Policji były awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant powiatowy Policji w Kamiennej Górze Janusz Cygal został mianowany na stopień inspektora. Rzeczpospolita Polska. Panie, rozkaz personalny numer 2827/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku Komendanta Głównego Policji o mianowaniu na wyższy stopień policyjny w Korpusie Starszych Oficerów. Komendant Główny Policji mianował na stopień inspektora Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze młodszego inspektora Janusza Cygala. Komendant Główny Policji nadinspektor dr Jarosław Szymczyk. Proszę o wręczenie nominacji zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, pana inspektora Dariusza Wesołowskiego. Rozkazami personalnymi zostali mianowani również inni funkcjonariusze. Rozkazami personalnymi numer 32/A/2017 oraz 10/A/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Tomasz Trawiński mianował na stopień komisarza jednego funkcjonariusza, aspiranta sztabowego dwóch funkcjonariuszy, starszego aspiranta trzech funkcjonariuszy, aspiranta sześciu funkcjonariuszy, młodszego aspiranta sześciu funkcjonariuszy, sierżanta sztabowego dwóch funkcjonariuszy, starszego sierżanta pięciu funkcjonariuszy, sierżanta trzech funkcjonariuszy. Rozkaz personalny numer 1/A/2017 z dnia 7 lipca 2017 roku Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze. Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze mianował na wyższy stopień służbowy w Korpusie Szeregowych trzech funkcjonariuszy. Rozkaz podpisał Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze, inspektor Janusz Cygal.
Funkcjonariuszom awansowanym pogratulował komendant powiatowy Policji inspektor Janusz Cygal. Co roku spotykamy się i myślę, że jest to już tradycją, że co roku spotykamy się właśnie w tym miejscu tutaj w muzeum. Jest to bardzo fajne miejsce, bardzo fajna oprawa. Ja bardzo się cieszę, że w tym roku tylu policjantom i tylu pracownikom cywilnym mogłem przekazać awanse, odznaczenia, podziękowania. Policjanci w dniu swojego święta przyjęli również życzenia od osób i instytucji, z którymi na co dzień współpracują. W imieniu pana prezesa i całej załogi Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze serdecznie gratuluję wszystkim awansowanym. Tym nieawansowanym życzę, żeby tu się znaleźli za rok, a wszystkim policjantom bez wyjątku życzymy dużo, dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej służby. Pozostaje więc pytanie, czego można życzyć funkcjonariuszom? To trzeba by rozgraniczyć, czego ja sobie życzę, a czego życzę podwładnym. Przede wszystkim chciałbym, żeby powiat kamiennogórski był powiatem bezpiecznym i uważam, że to jest bezpieczny powiat. Natomiast chciałbym, żeby to bezpieczeństwo coraz bardziej się umacniało i żeby widzieli też to mieszkańcy powiatu i żeby z tego bezpieczeństwa byli zadowoleni. Swoim podwładnym, pracownikom, policjantom, tak jak mówiłem dzisiaj w wystąpieniu, chciałbym życzyć przede wszystkim sukcesów zawodowych, ale także satysfakcji finansowej, no i spełnienia swoich marzeń, ale przede wszystkim nam wszystkim, policjantom i pracownikom cywilnym, jak najmniej stresów i jak najwięcej spokoju. Krasnale małe i duże pilnie poszukiwane. Już w najbliższą sobotę w Gorzeszowie odbędzie się kolejny zlot, podczas którego każdy skrzat będzie mógł zaprezentować swój strój oraz wziąć udział w licznych zabawach. 29 lipca, czyli w najbliższy weekend, czekamy na wszystkich małych i dużych na spotkanie w rezerwacie Głazy Krasnoludków. W tym roku po raz 15 odbędzie się zlot krasnali. Impreza, która przyciąga coraz większą rzeszę zarówno mieszkańców, jak i turystów z regionu. W czasie tej imprezy zarówno mali mieszkańcy, jak i nasi dorośli będą mieli przeróżne atrakcje. Na to możecie Państwo liczyć. Będą to spotkania i zabawy z animatorami. Natomiast dla dzieci, które przygotują stroje związane z piratami, z morzem lub też oczywiście tradycyjne krasnale, czekają nagrody specjalne. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.